być w tym przejściu. Dawaj, tam wychodzimy. Kręci? Tak. Elegancko. Właśnie zajechaliśmy do małej miejscowości. Szukamy naszego pałacu. Teren jest prywatny, dlatego nie możemy za głośno rozmawiać ani świecić latarkami po oknach. Oto, patrz, jest nasz obiekt. Się troszeczkę większe, jak oglądałem go w necie. Właśnie wbijamy się do pałacu. Wkraczamy do środka. Musimy być cicho, ponieważ właściciel może się czaić wszędzie za rogiem. Że ten gościu z tego domu może to wyczaić. Ale nie ma co płakać. Co ma być, to będzie. Co ma być, to będzie. Salon jest przystronny. Co nie? Ale pusta, niewykorzystana przestrzeń. Żebyś tam zapaść z tym biurkiem. Pamiętajmy, urbex to nie wandalizm, tylko kręcimy, dokumentujemy, oglądamy, wychodzimy. Taki salon w dawnym stylu. To było nasze wejście.
Może to jest nietypowe, nie? Akurat w naszym ubeksie zero graffiti, nic, nie ma pomazanych ścian. Ale to nie oznacza, że inne grupy ubeksowe tutaj się nie wypuszczają. W razie czego ewakuację mamy plan odwrotu? Nie mamy, co? Będziemy spontanie. Spontanie? To po ścianie. To ty zahałasowałeś? Generalnie to widać nas jak na dłoni. Z zewnątrz takiego budynku to te latarki. O tym mówiłeś w wejściu? Tutaj po schodach? No. No. To potem. Czy to kiedyś żyło? Mi to wygląda na jakieś koty małe, które nie przeżyły. Nic tu nie ma, chociaż jakieś okno trzaskało cały czas wcześniej. Gdzieś tu jest jakiś przewiew. I mamy okno, które trzaska. Jest i on.
To nie byliśmy ani tutaj. Nie. Przeszliśmy po prostu innym wejściem. Samo poruszające się drzwi robią wrażenie, co? No. Dokładnie. Duch chyba na tym. Jakie beczułki. Już prezentuje się ciekawiej. Weź zobacz te beczułki z tyłu. Jakie okay. Panie. Sauna. Patrz, latają nietoperze. Chciałeś? To serio? No nie lubię światła, więc nie warto temu. Nie warto mu świecić w oczy. A i uważaj, bo... O, widzisz? Tak wygląda nietoperz. No i mamy tam. Zajrzeć, jakoś się dostać. Więcej nietoperzy. Gratuluję. Więcej niż dwa. Prawie, że trzy. No, trzeba tam wejść. Raz, dwa, trzy. Jest jeszcze przejście w kolejne pomieszczenie, wiesz? Być tu i nie zobaczyć, co jest w środku. Grzech. Thank you.
zabawy. Ja już z czego mamy drogę ewakuacji. Gdyby teraz trzeba by było się ulotnić, to tędy. O, nie, to perze. Nie. Kolejne. A to jest tylko jedna komnata, wiesz? Tam nic nie ma. Całe szczęście. Dobra, wchodzimy do środka. Nietoperzy mamy z głowy. Całe szczęście. Już tam nie poleci. Wolę inne zwierzę, bo się nie poleci. Na przykład psy może. Kierunek tu. Ruszyłeś te drzwi? Ruszyłeś? Te drzwi? Już akurat zbliżamy się do końca naszej wycieczki. Już wszystko mamy obejrzane. Dawaj, Krzysiu! Co to było? Dawaj. A co, wszedł do środka? No co ty? Dzisiaj.